Sparta Wrocław w poprzedni sezon wchodziła jako główny faworyt do zdobycia złotego medalu. Niestety przez kontuzję kilku zawodników w finale Sparta nie mogła nic zrobić i musieli zadowolić się srebrnym medalem. Czy w sezonie 2024 powalczymy o złoto? Ja jestem Michael i zapraszam Was na analizę składu Sparty Wrocław. Zaczynamy od Taya Woffindena, dla którego sezon 2024 będzie 13 z rzędu w barwach Sparty Wrocław. W poprzednim sezonie zanotował średnią 1,963, także blisko 2 punktów na bieg. No ja mam z Taya Woffindenen taki problem, że wydaje mi się, że zawsze, że on ma niższą tą średnią, bo wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że gdy ja zaczynałem oglądać dużo, to Taya Woffinden był takim no topowym zawodnikiem, cały czas był, nie wiem, no powiedzmy w pierwszej trójce Ekstraligi. No i teraz mi się wydaje, gdzie on robi tą średnią 1,9, że jest gorzej, a to tak wcale źle nie wygląda, bo średnia 2,0, blisko 2,0, no to nadal jest wysoki poziom. No i jeśli chodzi o Taya, moim zdaniem, no to już ta forma raczej w górę nie pójdzie, ta średnia 2,0 no do zrobienia niby, ale to jest taki maks już. Na pewno widać, że w ostatnich sezonach ta regularność u Taya spadła, ale i tak będzie to naprawdę mocny punkt drużyny. Solidna druga linia i czasami lider w niektórych spotkaniach. Przechodzimy teraz do Artioma Łaguty. Rosjanin z polskim paszportem w poprzednim sezonie zanotował średnią 2,242. Była to najwyższa średnia w Sparcie Wrocław. No i jest to na pewno, była to bardzo dobra średnia, ale ja uważam, że Artiom ma stać jeszcze na troszkę więcej. Pytanie, jak bardzo przełożył się na niego ten rok przerwy, bo w 2021, gdy zdobywał tytuł mistrza świata, gdy był w tym piku formy, to średnio miał w Ekstralidze 2,360, także troszkę niżej jednak. No właśnie pytanie, czy ten rok przerwy wpłynął na niego dosyć mocno, czy po prostu forma trochę zjechała, powiedzmy, regularność. No ja obstawiałem, że ta forma mu spadnie trochę po tym tytule, na sezon 2022 już, ale no nie mogliśmy się o tym przekonać, bo był zawieszony, wiadomo z jakich przyczyn. Ale wracając do sezonu 2024, no to po Artiomie spodziewałbym się tego, że raczej zostanie tym liderem Sparty znowu, tym głównym liderem i ta średnia powinna pójść delikatnie do góry jeszcze. No i przechodzimy teraz do Maćka Janowskiego, dla którego poprzedni sezon był bardzo ciężki, ciężary w Grand Prix, w lidze też bardzo w kratkę te spotkania się układały. Znaczy nie możemy też przesadzać, mówiąc, że to był jakiś dramatyczny sezon, bo średnia cały czas to 1,9, niektórzy zawodnicy no, marzą o takiej średniej, ale na pewno nie Maciej Janowski, bo Maciej Janowski ostatnio średnią powyżej 2 punktów na bieg co najmniej, także teraz Maćkowi to Grand Prix odchodzi, także będzie mniej zmartwień można powiedzieć, bo myślę, że tam to dużo się odbijało potem na ligę, bo tam no miał problemy, pewnie szukał jakichś rozwiązań, no i na ligę też to się mogło przekładać. W tym sezonie to odchodzi i myślę, że w lidze sobie to na spokojnie się odbuduje troszkę. Myślę, że ta średnia 2,0 będzie osiągnięta, plus Maciek będzie jeździł teraz jeszcze w lidze angielskiej, także tam też może znajdzie jakieś nowe, będzie szansa, żeby znaleźć jakieś nowe ustawienia, jakieś może trochę technikę jazdy, bo wiemy, że tory w Anglii są specyficzne, także coś tam też może znaleźć tej formy. Czwartym seniorem w kadrze Sparty Wrocław będzie Dan Beaulieu, który w poprzednim sezonie zanotował średnią 2,122, naprawdę bardzo mocny sezon Brytyjczyka. W poprzednim sezonie startował jeszcze jako zawodnik U24, teraz no już nie może, bo skończy 25 lat w 2024 roku. No i tutaj Sparta na tej płaszczyźnie będzie raczej trochę osłabiona, ale o tym zaraz. A co do samego Dana, no to widzimy, że z roku na rok jeździ coraz szybciej, coraz bardziej, lepiej punktuje. No średnia zresztą to pokazuje i myślę, że w tym roku będzie jeszcze troszkę lepiej. Można powiedzieć, że przejmuje taką rolę Taya Woffindena jeszcze sprzed paru sezonów, także nowy lider po prostu rośnie w Sparcie i myślę, że on będzie tym drugim liderem. będzie blisko Artioma Łaguty. No i tak jak mówiłem, przechodzimy już do zawodnika U24, o którym przed chwilą wspominałem. W tym sezonie na tej pozycji będzie jeździł Bartłomiej Kowalski, którego czeka pierwszy sezon w roli seniora. No i na co tutaj będzie stać Bartka? Moim zdaniem średnia 1,5 punktu na bieg to już byłoby coś. No bo patrząc na to, że w poprzednim sezonie jako junior osiągnął średnią 1,7, no to w tym sezonie ta średnia no raczej spadnie, będzie ciężej, będą biegi z seniorami. Więc 1,5 punktu na bieg to myślę, że byłoby dobrze. No i porównując to do poprzedniego sezonu, gdzie Dan Beaulieu miał średnią ponad 2,100, no to będzie to dosyć duże osłabienie na tej płaszczyźnie, więc tutaj dosyć duży minus dla Sparty. Chociaż zobaczymy, jak sobie Bartłomiej Kowalski poradzi, no bo już kilka biegów z seniorami fajnych miał. Potrafił powalczyć i pokonać przede wszystkim, także życzymy Bartkowi jak najlepiej. No i przechodzimy teraz do formacji młodzieżowej. Zaczynamy od Jakuba Krawczyka, który w sumie dosyć niespodziewanie znalazł się w Sparcie Wrocław, ale nie dlatego, że wcześniej nie było nim zainteresowania, bo Sparta na pewno bardzo się u niego ubiegała, ale Jakub Krawczyk zdecydował się zostać jednak w Ostrowie w pierwszej lidze. Natomiast w grudniu, tuż przed świętami, okazało się, że jednak do Sparty trafi Kuba. No Ostrów musiał oddać juniora, tak zdolnego juniora, właśnie dlatego, że mieli do opłacenia karę za, w cudzysłowie, nieszkolenie nowych zawodników. Przynajmniej tak klub mówił, że musieli oddać Kubę, bo myślę, że i tak pieniądze by się tam znalazły jakoś, ale no nie wiem, o co tam dokładnie już chodziło. No i Kuba trafia do Sparty, na pewno chciał jeździć w Ekstralidze. Co jeszcze, gdy Ostrów ostatni raz jeździł w Ekstralidze, to Kuba miał naprawdę kilka fajnych występów, szczególnie w końcówce sezonu. I myślę, że ta Ekstraliga no, będzie dobrym juniorem na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Chociaż ten poprzedni sezon w pierwszej lidze, ta średnia 1,5 punktu na bieg, no chyba trochę więcej się po nim spodziewaliśmy. Wraca do Ekstraligi, zobaczymy jak mu pójdzie. Na pewno jest to duże wzmocnienie dla Sparty Wrocław na formacji młodzieżowej, bo no dwóch pozostałych zawodników, powiedzmy, no nie wyglądają na najmocniejszych. No i mowa tutaj o Kacprze Andrzejewskim, który w poprzednim sezonie no trochę pojeździł w Ekstralidze jako junior. Średnią zanotował 0,192, no mocno odstawał, ale kurde, taką ambicję ma. Próbował zawsze, nawet jak przyjeżdżał ostatni, to był blisko rywali, coś tam szarpie, zobaczymy czy się rozwinie trochę bardziej, że będzie w stanie jednak rywalizować, no chociaż w tych biegach juniorskich zdobywać te punkty. No i mamy jeszcze Filipa Seniuka, który również jak Jakub Krawczyk trafił tutaj z wypożyczenia do Sparty Wrocław, tyle że o Filipie wiedzieliśmy już zdecydowanie wcześniej. No i myślę właśnie, że ta dwójka wychowanków Ostrowa będzie jeździć w głównym składzie, to nie będę na tej formacji juniorskiej. No i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o skład Sparty Wrocław. No jeszcze Francis Gust jest, ale no przyznam się, zapomniałem zrobić po prostu jego grafiki, bo w aplikacji Ekstraligi nie był zapisany w składzie. No i po prostu mi umknęło, tak naprawdę teraz dopiero mi się przypomniało, że Francis Gust przecież jest zawodnikiem Sparty Wrocław, ale najprawdopodobniej po jakimś czasie, myślę, że gdzieś w drugiej części sezonu albo pod koniec pierwszej części sezonu trafi gdzieś na wypożyczenie ligę niżej. No ale dobra, wracając, na co Spartę Wrocław stać? No mają czterech silnych seniorów, solidnych. U24 w porównaniu do poprzedniego sezonu będzie dużym minusem. No i juniorka też będzie dosyć dużym minusem, bo Bartek Kowalski w poprzednim sezonie robił naprawdę dobrą robotę na juniorce. Teraz będzie trochę ciężko na tej juniorce. I dobrze, że przyszedł tam Jakub Krawczyk, bo inaczej przed tym jak przyszedł tam Jakub Krawczyk, to ja Spartę stawiałem na 4. miejscu bez medalu. Myślę, że przyjście Jakuba Krawczyka pozwoli Sparcie na zdobycie tego brązowego medalu chociaż. No może też być finał, bo Spartę na pewno na to stać, ale moim zdaniem będzie to 3. miejsce. A jakie są Wasze typy? No to zapraszam do komentarzy, chętnie poczytam. Zachęcam oczywiście też do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału. Zapraszam również do opisu. Za tydzień film ostatni z tych składów i przewidywań będzie Motor Lublin. No i to byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!